Hej, Scenobachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z serii cenowego, czyli nasza coczwartkowa seria, w której informuję was o zniżkach, premiach i ogólnie o tym, co aktualnie dzieje się w GTA Online. A dzieje się dużo! Tak jest, Rockstar nas zaskoczył i z okazji tego wielkiego, wolnego dał nam też fajne premie. O tym zaraz sobie pogadamy, ale najpierw... Łapka w górę jest mile widziana oczywiście. I jeżeli interesujecie Red Dead Online, to zapraszam serdecznie do mojej drugi kanał, gdzie właśnie Red Dead Online jest. W przypiętym komentarzu wam link zostawię. Dobra, ale zaczynam od tego, że na podium znajduje się nowy samochód i jest to JB700W. Czyli pojazd, który działa. Bo słyszałem takie teorie, że W jest od working, że działa po prostu, nie? To w sumie miałoby sens, no bo jakby to, jakby co? Jeżeli widzicie, że wersja tego pojazdu nie ma działek, to znaczy, że ma działka, które trzeba zamontować i one działają. I ten pojazd normalnie kosztuje całkiem sporo. Bo 1,5 miliona, więc jeżeli ktoś ma okazję sobie go wykręcić, no to polecam to zrobić. Czas na premię i tutaj oczywiście są misje od pani Baker, podwójnie premiowane. Odpalacie je za pomocą właśnie telefonu. Dzwonicie sobie i macie taką opcję jak poproś o pracę. Za misję dostajecie hajs i żetony. Hajs jest podwójnie premiowane, ale żetony chyba nie. Dalej mamy coś takiego jak, uwaga, uwaga, misje fabularne z właśnie kasyna i one też aktualnie są podwójnie premiowane, więc można sobie pograć. Do tego także tryb Król Wzgórza jest podwójnie premiowany, ale nie polecam tego za bardzo, ponieważ w tym tygodniu jest jedna rzecz, która jest o wiele lepsza, a są to oczywiście diamenty. Wróciły do kasyna i teraz można sobie je właśnie kraść w napadzie na kasyno, więc polecam w tym tygodniu napady trzaskać. Sporo można zrobić, 3 600 000 około jest za diamenty na poziomie hard. Czas na zniżki, nie bez powodu znajdujemy się oczywiście w salonie gier, ponieważ salon gier jest tańszy, proszę państwa. Tutaj proszę bardzo, każdy salon gier jest tańszy, polecam wam tą lokalizację. Ja akurat posiadam tą gorszą, ale też jest w miarę spoko. I tutaj uwaga, uwaga, wszystkie te jakieś renowacje w stylu podłoga, murale, neony też są tańsze. A nie, neony nie, ale podłoga już tak. I mural też. Edora, oskamowali nas na neony, ewidentnie. Okej, ale najważniejsze dla nas jest to, że w tym salonie gier drony, urządzenie do hakowania, które znajduje się w tym miejscu, dużo osób nie wie. Ten safe cały, znaczy nie safe, te wrota do skarbca też są właśnie tańsze. Makieta też jest tańsza. Z tego co wiem, automaty też są tańsze. Terminal też jest tańszy. Więc te wszystkie dodatki też są po prostu tańsze. Więc można sobie teraz to obkupić. Ja wam polecam, terminal w miarę spoko jest. Ale makiety nie polecam kompletnie, tylko miejsce zajmuje. Terminal do hakowania jest w miarę okej. Drony to do zabawy. A wrota do skarbca no kompletnie niepotrzebna. No bo come on, na wiercenie tego skarbca macie nielimitowaną ilość czasu. Okej. Czy o tym zapomniałem? Chyba nie, to wszystko jeżeli chodzi o salon gier. Do tego także penthouse i jego renowacje też są tańsze o 25%, więc po prostu zobaczcie na przykład tutaj jakieś style. To wszystko jest tańsze, kolorki też, wszystko. Więc można w tym tygodniu sobie go wyszykować, no i przy okazji też kupić, jeżeli nie posiadacie, a warto. Do tego oczywiście w Warstocku jest też tańszy jeden pojazd. Tylko i wyłącznie jeden. I tym pojazdem jest pojazd, który powinien posiadać każdy gracz w GTA Online. I może też o tym kiedyś materiał zrobię. Jest to pojazd, który zwie się Buzzard. I jest to naprawdę zajebisty pojazd. Aktualnie on kosztuje 40% mniej. U mnie cena wynosi 0, ale jak widzicie tutaj u góry, dostałem go za darmo na święta 2018 chyba. Więc po prostu kiedyś taka promocja była. Teraz będzie kosztowało 40% mniej. Do tego mamy także tutaj tańsze pojazdy w Legendary Motorsport, a raczej jeden. I tym pojazdem jest Emerus. Kosztuje aktualnie całkiem mało, no bo zobaczcie, 1 700 000 zamiast 2 750 000, więc 1 000 000 taniej. Polecam. I ogólnie, dzisiaj, godzina, sobota, godzina, 10:15. Materiał. Najlepsze pojazdy w GTA Online, w każdej klasie. Kompakty, super samochody, sportowe, terenowe, wszystko to w tamtym materiale będzie. Godzina 10:15, zapraszam serdecznie. Trochę się chyba zrymowało nawet. Okej, lecimy sobie dalej. Mamy pojazd, który zwie się... Uwaga, uwaga... nie ma tego sklepu tutaj. Okej, u Benego mamy taki pojazd, który zwie się Nero. I ten pojazd jest aktualnie też tańszy. Akurat go nie za bardzo polecam, ale jeżeli komuś się podoba, no to nikomu nie będę zabraniał, nie? I na koniec oczywiście
Mamy próby czasowe, pierwsza znajduje się w tym miejscu. O Jezus Maria, tutaj. I... O Jezus, a kanał burzowy. Od tego zaczęliśmy nagrywanie prób czasowych. Więc zatoczyliśmy koło. LOL. Fajnie, więc jutro pojawi się na kanale próba czasowa z kanału burzowego, taka nostalgiczna. I kolejna właśnie próba czasowa znajduje się w tym miejscu, jest ona dla pojazdów RC Bandito. I to tyle w tym materiale. Jeszcze były dwie koszulki za Freeco za samo zalogowanie się, ale akurat to raczej nikogo nie obchodzi, więc tyle. Subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie. Ja się Zamierzek dam, siema, drapa, cześć. Elo!